Żartowałem, to mi się tylko śniło. Cześć moi drodzy. O, zapomniałem sobie wziąć śrubę. Cześć, witajcie. Po 90 dniach na Kubie wróciliśmy do Polski. Jesteśmy już w podłopieniu od wczorajszego wieczora. Słuchajcie, koniec przynudzania karaibskimi nudami, tropikalnym morzem, palmami, kokosami. Zaczynamy naszą zimową przygodę, oczywiście opartą głównie o fatbike'i. Mamy trochę śniegu za oknami, więc powinno być nieźle. Odmrażamy w tym momencie nasz lokal, ponieważ trochę się zrobiło tutaj zimno. Chłop, który grzeje, nie odpowietrzył kaloryferów i tylko nieliczna z nich spowodowała, że system podtrzymywania życia po prostu tutaj działał, bo tak naprawdę wczorajszego wieczoru tutaj było bardzo zimno. Jest zresztą do tej pory zimno, bo zanim te kaloryferki ogrzeją tą naszą wielką powierzchnię, tutaj chwilę czasu minie. Natomiast to jest taki chłód kubańskiego banku mniej więcej, jakby to można powiedzieć. W bankach kubańskich, jak to lubią na Kubie, zawsze jest wszystko na maksa, czyli muzyka jest puszczona na cały regulator, a klimatyzatory tam, gdzie są ustawione na 15 stopni, więc nasza temperatura teraz tutaj w podłupieniu wygląda mniej więcej jak w kubańskim banku. Słuchajcie, ten sklep jest typowym przykładem kubańskiego przesadyzmu. Na zewnątrz jest 30 kilka stopni, a w środku jest, ja nie wiem, 15, nawet jest mniej. Po prostu tu jest zamrażarka. Jak zaraz stąd nie wyjdę, to umrę na zapalenie płuc. To jest wszędzie to samo. W bankach, w szpitalach, w banku. Jak ktoś chce zobaczyć, jak jest zimno w kubańskim banku, to może wpaść do nas. Dzisiaj to mu pokażemy. Słuchajcie, ja jutro koło południa wyskakuję na rekonesans, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje i co się pozmieniało przez 90 dni w naszej okolicy. Zapraszam was także na naszego Sylwestra. Informacje gdzieś się tutaj, link do informacji się wyświetli. Tymczasem ja zaczynam montować wszystkie brakujące filmy kubańskie, ponieważ najpierw z powodu huraganu, a później z powodu śmierci Fidela Castro były poważne problemy z internetem na Kubie, więc nie mogłem wrzucać filmów. Potem też mi się rozleciał mój leciwy MacBook, który odmówił posłuszeństwa. Nie za bardzo miałem narzędzia do pracy. Rozwaliłem sobie iPhone'a, z którego wrzucałem zdjęcia na Instagrama. Ogólnie cały mój sprzęt elektroniczny w tym momencie, za wyjątkiem mojej Alfy, nadaje się do kubła. Życzę wam miłego wieczoru, moi drodzy, i praktycznie na żywca. Podłopień 254, Jacek Tofil Lisiecki. Za chwilę muszę wyjść na zewnątrz, co może być bolesne, bo chyba jest minus 10 już w tym momencie. Muszę iść do auta.